wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy, pana Olafa Wojera. Państwo, dlaczego tutaj spotykamy się dzisiaj? Dlaczego dzisiaj? Dlaczego tutaj? Dlaczego w Bristolu? W ciągu swojej wieloletniej historii hotel zasłynął ze znanych gości i uroczystości organizowanych m.in. z takiej okazji jak otrzymanie Nagrody Nobla. Chcemy, żebyście Państwo czuli się wyróżnieni, będąc w Kongresie Nowej Prawicy, mogąc spędzić czas, konwent nadzwyczajny, w tak wyjątkowym miejscu. W latach 30. XX wieku na 5. piętrze swoje atelier miał Wojciech Kossak. Z balkonu Bristolu, tam mieliście Państwo okazję wychodzić na ten balkon, z balkonu Bristolu śpiewał Jan Kiepura. Po odzyskaniu niepodległości w hotelu odbywały się m.in. debaty polityczne z udziałem pierwszego właściciela hotelu, Ignacego Paderewskiego. Sławni goście hotelu to m.in. Pablo Picasso, Marlena Dietrich, John Kennedy, królowa Elżbieta II, Woody Allen, czy też nasza ukochana Margaret Thatcher. Gośćmi Bristolu byli także Adolf Dymsza i Melchior Wańkowicz. Ponieważ z wnętrz spoglądają na nas takie znakomitości, my również spotykamy się w tym naznaczonym historią i zabytkowym miejscu, w którym chcemy, abyście Państwo, członkowie Kongresu Nowej Prawicy, czuli się wyjątkowo, bowiem nasza partia, jak jej lider, są wyjątkowe. Czy czasem, kiedy Państwo szerzycie ideologię prawicową, nie czujecie się bezsilni? Czy czasem nie jest tak, że czujemy się mocno osamotnieni? No, ja powiem Państwu tak, często brakuje sił. Mi przynajmniej tak. Chciałem Państwu opowiedzieć króciutką historię, którą obiecałem sobie, że ją Państwu opowiem. Byłem po całym tygodniu pracy. Był to ostatni tydzień sierpnia, ciężki. Naprawdę bardzo ciężki. Nałożyło się bardzo wiele skomplikowanych spraw. Postanowiłem, idąc za doktryną naszego prezesa, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, mimo olbrzymiego zmęczenia, pojechać w sobotę do Lublina. Podkreślam, że był to jedyny dzień, w jakim mogłem odpocząć w ostatnich 30 paru dniach. Więc, jak zapewne Państwo sobie wyobrażacie, jest to dylemat, spory. No, ale mimo to postanowiłem, że jadę, trzeba działać, warto. Na miejscu spotkanie naprawdę bardzo, bardzo udane. Wielu chętnych ludzi udało się zagrzać do walki. Między innymi opowiedziałem historię o tym, jak wypisałem się ze szpitala na własne żądanie, aby poprowadzić audycję z panem prezesem. I o tym, jak wyszedłem z własnych urodzin przy całym domu gości. Proszę sobie wyobrazić, przychodzą goście do państwa na wasze urodziny, przynoszą prezenty, a państwo z tego domu wychodzicie po to, aby przemówić na manifestacji. Więc możecie państwo sobie wyobrazić miny tych gości, którzy czekają na mnie 3 godziny, aż wrócę z powrotem na imprezę, moją własną. No ale to jest właśnie kwestia wyborów, które podejmujemy. Podkreślam, że nie wszyscy goście byli politycznie zaangażowani, stąd też wyrozumiałości trochę ciężej. Pech chciał, że w drodze powrotnej, wracając z tego Lublina, spotkania lubelskiego, poczułem mocny ból gardła. Ja wiem, że Państwo się zastanawiacie, czemu on nam opowiada tą historię, ale zaraz dojdziemy. I ten ból gardła, z którym nic w trasie kompletnie nie mogłem począć, no, poszerzał się. Po powrocie do domu, czyli o 1:30 w nocy, z tego Lublina, zmęczony, ale szczęśliwy, z dobrze wykonanej roboty, wziąłem leki. Budzę się rano, a to ból tak przeokrutny, że z trudem mogę wdychać powietrze. Nie mówiąc o przełknięciu siny. Jest to niedziela, pamiętajmy o tym. Pierwsza myśl, mój Boże, jak ja mam poprowadzić wywiad z panem Januszem i gościem specjalnym? Jest audycja, zastępstw nie było. Co zrobić? Po całym dniu kurowania się nad garnkiem z inhalacją i masą leków udało mi wreszcie się przeprowadzić audycję. Doprowadzić do takiego stanu, żeby ją móc wykonać. Był rekord. Było warto. Prawie 2000 ludzi oglądało pana Janusza, chociażby przez króciutki fragment. Dużo. No, ale co ze mną? Bóle głowy, bóle uszu, mięśni, duszność, powracający ból gardła z taką siłą. No, a wieczór, noc, jutro, w tym dniu pierwszy dzień w nowej szkole. Akurat w godzinach, w których prowadzę audycję radiową. Więc dylemat. A obiecałem mu przed wakacjami, że będzie mógł na mnie liczyć. Prosił mnie o to jeszcze przed wakacjami. Nie wiedziałem, kiedy będzie rozpoczęcie. A jednak nie mogę. Wieczorem płaczę, że boli go noga. Wydało się jakieś fatalne zakażenie. Proszę sobie wyobrazić, ile nakłada się takich różnych okoliczności. Noga spuchnięta od palców do kolana jak balon, no więc ma rozpoczęcie, ja nie mogę na nim być, nie mogę mu pomóc. Boję się, żeby żony nie zarazić,
bo przecież jestem nadal chory i fatalnie się czuję, a żona zastępuje mnie w pracy, kiedy poświęcam się partii. Krzyczy na mnie, płacze i mówi, że na mnie nie może liczyć. Nie będę ukrywał, że czuję się sfrustrowany. Do tego komentarze na czacie. No, że pan Ola dzisiaj jakiś niemrawy i tak w ogóle to już chyba mu nie zależy. Nadęty z niego bufon. Taki komentarz, albo parę razy się przejęzyczył. Pamiętałem o tym, że chyba to w momencie, kiedy ledwie mówiłem. Blaskał, a tak w ogóle to się nic w tej Warszawie nie robi. No i dopada mi świadomość, że rano audycja w Radiu Wnet. Jak ja mam mówić, skoro nie mogę ani spać, ani pić, ledwie dycham. No a przecież wieczorem duże, comiesięczne spotkanie oddziałowe. Akurat wynegocjowaliśmy z panem Michalkiewiczem spotkanie. Pan Michalkiewicz półtora roku nie występował z ramienia naszej partii na żadnych spotkaniach w oddziale stołecznym. Czyli wyjątkowa okazja, nie można go zawieść. Mój zastępca z Warszawy wyjechał na objazd po Pomorzu. Na nieszczęście sam go o to prosiłem dwa tygodnie wcześniej. A syn, a żona, a firma. I powiem państwu, wtedy tak naprawdę coś we mnie pękło. Łzy pociekły mi same po policzku. Tak po prostu, zwyczajnie, po ludzku. Przyszło zwątpienie i rezygnacja. Tym razem pewnie nie dam rady. Nie dam. Nie dziś, nie teraz. Zacząłem myśleć. Usiadłem, zacząłem myśleć o przeszłości, o przyszłości. Przypomniałem sobie rozanielone twarze młodych ludzi z oddziału lubelskiego, z ostatniego spotkania, kiedy mówiliśmy o wolności. I uświadomiłem sobie, a co by było, gdyby moi przodkowie się poddali? Gdyby tak złożyli ręce, broń. I usiedli i zaczęli rozczulać się nad sobą. Czy było im lekko? Zebrałem myśli, otarłem łzy i pomyślałem, jesteśmy warci tyle, ile nasz hart ducha. I obiecałem sobie, że jeśli przetrwam to, jeśli dam radę poprowadzić tę audycję i spotkanie wieczorne, mając wysoką gorączkę, i nie zawieść wszystkich tych osób, to będę miał szansę powiedzieć to państwu tutaj, dzisiaj, 7 października. Dlatego to czynię. Dotrzymuję słowa wobec siebie. Dlatego w tym dniu, kiedy świętujemy wynik przelanej krwi naszych przodków, którzy złożyli w ofierze to, co najcenniejsze w swojej rodzinie, zdrowie, życie. Właśnie po to, byśmy mogli wszyscy żyć w normalnym kraju. W tym dniu chciałbym, abyście państwo wiedzieli, że nasza walka się jeszcze nie skończyła. Że każdego dnia musimy pokonywać trudności życia. Mniejsze lub większe. Aby móc walczyć i zwyciężać o to, co jest dla nas najważniejsze i najcenniejsze. Wolność i ojczyznę. Dziękuję.